Cześć kochani, dzisiaj temat lekcji, jak rozciągać palce. Dobra, bez zbędnego pieprzenia pokażę wam jak to robić, jak to kombinować. Od razu pokażę wam jedną ciekawą rzecz, którą odkryłem też podczas grania. Wskutek tego, że gram i tam już x lat sobie cisnę, no nie? Bo często spotykam się z czymś takim, no, że mam lekcję albo ktoś się mnie pyta, kto chce dopiero zacząć i w ogóle myśli o tym, żeby grać. Mówi, ale ja mam takie małe dłonie, mam ten rozstaw bardzo taki nietegiec, tym palcem nie dosięgam tutaj, prawda? Ten mały palec mam sztywny i w ogóle nie nadaje się chyba do grania. I dużo osób też jakby jednym z argumentów, że nie chcą podejmować gry, to jest to, mam za małą rękę, bo no, nie ma szans, żebym grał, no nie? Ja też na początku tak myślałem, że ojejciu, tutaj miałem pęknięcie, tutaj tej kości miałem tu pęknięcie, więc w ogóle mi się wydawało, że ten mały palec jest jakoś dziwnie przekręcony i on po prostu nie dosięga, że jest jakoś dziwnie wypaczony, no nie? Ale nic bardziej mylnego, no nie? Bo po prostu grałem i ten palec się wyćwiczył. Na tyle się ręka wyćwiczyła, że po prostu już ten palec nie przeszkadzał jakoś, no nie? Ale to co właśnie o tym odkryciu, co chciałem wam powiedzieć, że z biegiem lat po prostu te palce mi się rozciągnęły, bo mówimy o lewej ręce, no nie? I popatrzcie, jak na przykład przyłożę prawą, gdzie trzymam piórko do lewej, gdzie tutaj śmigam palcami, popatrzcie, przyłożę sobie, chcę przyłożyć równo, no nie? I patrzcie, ten palec z lewej ręki jest szerszy niż ten z prawej. Jak tak rozłożę luźno, nie naciągam. To jest ten palec, ten tutaj pyk. O ten palec. O, patrzcie. On po prostu jest szerzej, on jest zdecydowanie szerzej. No ale skąd to się wzięło? Nie to, że ja sobie takie miałem ręce, bo one były na początku identyczne były, no nie? Tylko po prostu ten palec się rozciągnął wskutek ćwiczeń. No i dobra, teraz tak. Odłożę sobie piórko tutaj na boczek. Pierwsze ćwiczenie, jak rozciągać palce. Pierwsze ćwiczenie, które zawsze mówię wszystkim uczniom i to jest ćwiczenie na sucho, które jest o tyle fajne. Te ćwiczenia, które teraz pokażę w tym momencie, o tyle są fajne, że tak, można je ćwiczyć wszędzie, bo nie wiem, jedziemy do szkoły autobusem, czy czymkolwiek, czy busem, czy idziemy na nogach, to sobie to możemy zrobić. I to jest takie ćwiczenie na sucho, które nie potrzebujemy gitary. Bardzo mało jest takich ćwiczeń, które możemy robić bez gitary, prawda? Bo zwykle łapiemy i gramy, no nie? Czyli tak, pierwsze ćwiczenie, uwaga, to jest naciąganie palców, oczywiście, żeby sobie nie połamać, żeby się nie świrowali, żeby nie okazało się, że później, o kurde, gdzie jest palec? Mam go tu, bo go, kurde, Holender, nie ma palca. Żeby nie przegiąć. Więc jak zaczyna coś boleć, to oczywiście nie robimy. Ktoś może z boku powiedzieć, kurde, co to szebusy są, bo te robią jakieś palce, co naciągają. Ale no, tak jest po prostu. No, tak jest ze wszystkim. No, jak jakiś, nie wiem, sportowiec ćwiczy, to też się naciąga najpierw, żeby miał wszystko git, żeby było wszystko w pewnych już jakby granicach wyćwiczone, no nie? To tak samo tutaj. No bo na przykład, nie wiem, idę na przykład coś ćwiczyć, jakąś siatkę czy coś, żeby te stawy były w stanie w każdej pozycji zrobić ten ruch, no nie? A nie, że tutaj o nie dam rady mi jakieś, mi coś jeszcze poszczyknie albo coś, jakieś cholerstwo trafi. Dobra, czyli tak, pierwsze ćwiczenie. To jest naciąganie palców w dół. Czyli no nie w dół, w sensie w tą stronę, tak jak łapiemy, tylko w drugą stronę. Kciuka sobie dajemy w tą stronę, później pierwszy palec. Naciągamy. Drugi palec naciągamy, czy drugi właściwie tak, do odgrania. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To niech będzie, że trzeci, no nie? Czwarty, piąty. To jest trochę dziwne, bo to takie powoduje dyskomfort, że tak te palce jakoś się dziwnie naciągają. Ważne jest, żeby tutaj poczuć w tych ścięgnach, które mamy tutaj, że czujemy, jak naciągamy, to czujemy, że tutaj się troszeczkę nam coś tutaj się tak rozciąga. Aż to w sumie to jest dobre uczucie, bo wiemy, że coś ten palec jednak powoduje, że coś go rozszerzamy. No nie, czyli po prostu go ciągniemy. Ja tutaj robiłem tak jednym palcem o coś takiego. Czyli ćwiczenie pierwsze, że sobie każdy z tych palców naciągamy. Oczywiście możemy sobie po prostu tak złapać i sobie
tak w całości troszeczkę ponaginać. O, patrzcie, coś takiego. O, dobra, git. Teraz drugie ćwiczonko. To jest takie, że po prostu rozciągamy w ten sposób. Czyli po prostu jak zrobimy tak literę V, to po prostu, żeby go rozciągać, ja to robię tak, że biorę pomiędzy kciuka mały palec drugiej ręki, po prostu go rozciągam tak, żeby tak samo pozostałe palce. Widzicie? Patrzcie, coś takiego. Bo niektórzy też słyszałem, że zakrętki od butelek tych od Pepsi wsadzają między poszczególne palce, no nie? Tylko że to jest o tyle nie do końca poprawne, bo jak już wsadzimy, to ten palec już złapie tą pozycję butelki, tej zakrętki. A to nam chodzi o to, żeby ten palec się rozszerzał, żeby on chodził, prawda? Żeby on jakiś progres miał w tym rozciąganiu, a przez to, że rozkładamy tą rękę, to się nam trochę rozciągają palce wtedy bardziej, no nie? To jest git. To jest właśnie to drugie ćwiczenie na sucho, jeśli chodzi o rozciąganie palców, bo tych ćwiczeń troszeczkę będzie więcej, ale tu mówimy, tytuł lekcji jest rozciąganie palców, no nie? Więc pierwsze to jest właśnie to, że każdy z tych palców sobie tutaj naciągamy, tak? No nie? No a drugi to jest taki, że po prostu rozciągamy jeszcze tutaj. O! Git. Ja na przykład jeszcze robiłem coś takiego, jak dojeżdżałem na studia, na zajęcia, to sobie robiłem coś takiego, że na przykład takie śmiesznawy trochę, nie? Że tej poręczy, co się trzyma, to na przykład tak, że trzymałem się małym palcem. Kurde, bo tutaj jest poręcz, uchwyt, i ja trzymałem się tylko tym jednym palcem. I to powodowało, że trochę zwiększało też siłę tego palca. Czy małym palcem, czy poszczególnymi palcami się łapałem. Kciukiem może ciężko złapać, trzymać się, ale pozostałymi palcami też przytrzymywałem się jakby uchwytów tam w tramwaju, czy w tym, w autobusie. No, takie śmiesznawe, ale taka siłownia podczas dojazdu na zajęcia. Dobra, a teraz ćwiczenia z kolei na gitarze. No bo to na sucho co pograliśmy. Dobra, damy na czysty kanał, żeby się nie wygłupiać. No jak teraz to zrobić? No, najprostszym sposobem, znaczy tak, w ogóle najlepiej zacząć od tego, jak ktoś bierze gitarę, iż w ogóle on jest tam, prawda, on jest taki zupełnie początkujący, to nawet jest problem, żeby pierwszym i czwartym cokolwiek złapać, prawda, nawet progi, pierwszy, trzeci próg. Ja to robię taką prostą zasadę. Każdy palec ma swój próg, czyli pierwszy palec ma pierwszy próg. No i później dokładamy drugi palec, tylko że tak, zróbmy tak, że w ten sposób, że nie dwa progi obok siebie, tylko dalej. Pierwszy palec na pierwszym progu, drugi palec na trzecim. I ten pajączek, co już tam dziesiątki razy było o nim mówione, zagramy taki mini pajączek tylko tymi dwoma palcami. To jest git. Teraz jest ćwiczenie bardziej ekstremalne, bo tu mówimy teraz o relacji pierwszy, drugi palec, nie? Dobra, od tego zaczynamy, pierwszy, drugi palec, czyli zagraliśmy pierwszy, drugi palec, ale pierwszy, trzeci próg, nie? Teraz jak nam to wychodzi, to teraz pierwszy, drugi palec, ale pierwszy, czwarty próg. To już jest takie ekstremum. To nawet nie chodzi o to, że później umieć grać w takich odległościach. No nie o to chodzi. Po prostu chodzi o samo rozciągnięcie palców, no nie? Czyli pierwszy palec, czwarty. Pierwszy palec, pierwszy próg, drugi palec, czwarty próg. Da się radę zagrać? Da się, no. Da się. Tutaj teraz tak, dla początkujących nawet fajny jest jeszcze drugi sposób zagrania tego. Nie tutaj, gdzie mamy największe odległości, tylko zagrania tego na przykład 10, 12 próg. Macie to? 10, 12 próg. Na 10 progu pierwszy palec, na 12 progu drugi. Tylko teraz zrobimy tak, że będziemy szli w tą stronę. Bo przy tym pokazywałem wam, że no to wtedy rozszerzyć, żeby rozszerzyć, to robimy tak. Też.
rozszerzamy. Tylko że wiecie, jak już tutaj nam to idzie git, no to tutaj to zupełnie nie ma sensu. To w ogóle możemy zrobić tak, że zacząć w ogóle od tego miejsca, od 10-12. Bez rozszerzania żadnego niczego. Później robimy 9-11. Później robimy 8-9. 7-9. Co ja powiedziałem? 8-10. 7-9. 6-8. 5-7. 4-6. 3-5. 2-4. 1-3. Czyli widzicie, od wąskich progów przyszliśmy do coraz szerszych, więc to jest jakby nawet dla początkujących nawet bardziej to jest wskazane. Tylko że właściwie zawsze wszyscy gdzieś zaczynają pierwszy próg, zaczynamy od pierwszego progu, bo pierwszy palec, pierwszy próg jakoś jest łatwiej, nie wiem, łatwiej nauczycielom powiedzieć, nie wiem, trudno mi to rozgryźć, po prostu jakby tak, taki system, że po prostu pierwszy próg, pierwszy palec ćwiczenia zaczynamy tutaj. Ale w przypadku rozszerzania palców to właśnie to jest bardzo fajne ćwiczenie. Tak samo teraz drugi sposób to byłoby na palce pierwszy i trzeci, no nie? Tutaj nawet nie ma co zaczynać, chociaż dobra, dla początkujących można było zrobić tak, że sobie zaczynamy pierwszy palec na pierwszym progu, trzeci palec na trzecim. Czyli to jest jakby taka pozycja, która w skalach jest bardzo często używana, prawda? Prawda, nieprawda, no jak jesteś tutaj nowy, to możesz powiedzieć nieprawda. Teraz dobra, jak już zagramy, no to teraz zrobimy tak, pierwszy palec na pierwszym progu, a trzeci palec na czwartym. Git. Ale teraz posuniemy się jeszcze dalej. Tak. Pierwszy palec na pierwszym progu, trzeci palec na piątym progu. Tu już mamy odległość, trzy puste struny mamy, no nie? Widać to dobrze? Trzy puste. Drugi próg, trzeci, czwarty. To już jest ekstremalne, tylko że to już jest to... Ten wychył tu palców już jest taki, że faktycznie on już mega rozciąga palce. Jest taki... no ja wiem, czy męczący. No na pewno długo grać tak nie możemy. Na zasadzie, no nie wiem, coś tworzymy i... No nie za bardzo, bo to nie o to chodzi, prawda, żeby teraz komponować czy tworzyć cokolwiek takim rozstawem palców, tylko chodzi o to, żeby je rozciągnąć maksymalnie. Pierwszy, szósty próg już byłoby ciężko zagrać, to już w ogóle trzeba by się nachylić dziwnie, żeby zagrać. To może ktoś sobie też tak zrobić, to no nie zaszkodzi, ale już bardzo tak usztywnia rękę, no nie? I teraz z powrotem można się przenieść tu, że jeżeli komuś tu słabo wychodzi, to zaczynamy też od tego motywu, że na 10 progu pierwszy palec, na 12 progu trzeci. To już jest tak, nalejcie sobie gramy, 10-12, nie? Dla kogoś, kto zupełnie zaczyna, no, ale zaznajmia się wtedy też z całym gryfem, nie? To też jest fajna opcja. No, oczywiście można też później zrobić tak, że pójść dalej, no nie? Czyli jeżeli 10-12 próg, na 10 pierwszy palec, na 12 trzeci, to można też zrobić, że no, przesuwamy się, czyli to już jest troszeczkę trudniejsze. Na 10 progu na 10 progu pierwszy palec, a na 13 progu trzeci. Czyli 10-13, no nie? Później 9-12. Utrzymujemy odległość dwóch pustych progów, ale palec pierwszy i trzeci. I idziemy w tamtą stronę.
pikuś, bardzo fajne ćwiczonko. No to teraz można powiedzieć, dobra, no to teraz jest ostatnie, to już wszyscy domyślają się, o co mi chodzi. Czyli mamy pierwszy, czwarty palec. Na pierwszym progu pierwszy palec. Dobra, zacznijmy sobie tak, że taki jest chwyt pajączkowy, prawda? Pamiętacie z tych filmów, był pierwszy palec na pierwszym progu, drugi palec na drugim progu, trzeci palec na trzecim progu, czwarty palec na czwartym progu. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. To jest typowy taki układ pajączkowy. Dla początkujących no, ten rozstaw palców też jest nie do ogarnięcia. Zawsze tak jest, że ktoś początkujący to nawet w tym układzie to on musi sobie tą rękę przesuwać, no nie? To nie jest wskazane, żeby cały nadgarstek chodził. Najlepiej jak jest nadgarstek w jednym miejscu. Widzicie, on się nie przesuwa. Chcecie mieć po prostu palce tak rozciągnięte, żeby ta ręka nie musiała chodzić. Widzicie, bo jest wtedy za dużo skakania, za dużo tej kombinacji. Czyli pierwszy palec. Na pierwszym progu, czwarty palec na czwartym progu. O, tu teraz to się zgadza. 1, 1, 4, 4. Git, jeżeli komuś to wychodzi, to jest wspaniale. No to teraz, dobra, to teraz szaleństwo. To teraz pierwszy palec na pierwszym progu, a czwarty palec na... Zgadliście, na piątym progu. No to już jest takie rozciągnięcie, że mamy no, trzy puste struny. Coś jak w tamtym, pamiętacie? Pierwszy, trzeci. Teraz robimy pierwszy, czwarty. To powinno być troszeczkę łatwiej, no bo mamy skrajny zakres tych palców, no nie pierwszego i czwartego. Dobra, jedziemy. Jeżeli ktoś powie, że to nie jest używane, to jest w grubym błędzie, bo na przykład skala durowa to ma po prostu, na przykład skala durowa F ma dźwięki progi 1, 3, 5, 1, 3, 5. 2-3, ale używamy pierwszy, trzeci, piąty próg, więc to, żeby zagrać pierwszym palcem na pierwszym progu, czwartym palcem na piątym progu, to jest po prostu, można powiedzieć tak gitarowo, obowiązek, żeby umieć to złapać, no nie? Ale teraz, żeby rozciągnąć jeszcze te palce, no to po prostu pierwszy palec na pierwszym progu, czwarty palec na szóstym progu. To już jest też mocne, to już jest tak, że tutaj ta ręka faktycznie zaczyna to odczuwać w mięśniach, jak się to robi. Analogicznie możemy właśnie zrobić tak, jak tu wam pokazywałem, no nie? Czyli po prostu złapać tak, że możemy na przykład zrobić tak, pierwszy palec na 10 progu, a czwarty palec na 14 progu. Czyli mamy trzy progi puste. Trzy progi puste i jedziemy w tamtą stronę. Obserwujmy, żebyśmy mieli trzy progi puste. Specjalnie fajnie, ale no musimy przyjąć, no ćwiczymy po prostu, żeby palce roztegować, no nie możemy sobie nawet nie... Lepiej, żeby słychać błędy wzmacniacza, bo wtedy słychać błędy, no nie? Jak coś nie zagram... Ważne, żeby ten dźwięk był git, w sensie poprawnie wydobyty, poprawnie brzmiący. O, coś takiego, a nie... To są takie najbardziej podstawowe na rozciąganie palców i no, spróbujcie sobie sami je przećwiczyć, ogarnąć. Ja bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Widzieliście ten efekt tych rąk, prawda? Że jak sobie przykładam, to mam po prostu ten mały palec tutaj. Także dobra. Dzięki, że oglądaliście ten filmik. Do zobaczenia. Popatki.